Narbi, w Twoich stronach w Rzozowie siatkówka to nie jest taki aż pierwszy wybór. Jest piłka nożna, są sztuki walki. Skąd się u Ciebie ta siatkówka wzięła w sercu? Kiedy się zaczynałem, to ta siatkówka jeszcze była. Poza tym... Gdzieś czas temu ktoś tam do mnie napisał, że może będzie jakaś tam reaktywacja, ale to... Częste stary, że jest dużo mówienia, a potem mało rzeczy jest robionych, bo wiadomo, że Krewa Artura dużo ryczy, albo głośno ryczy, to mało wygadaje i tak. Mógłbym powiedzieć, że w tej kwestii jest tak samo. Ale u Ciebie jakoś, nie wiem, czy ktoś w domu grał w siatkówkę? Jak to wyglądało? Czemu akurat taki wybór? Nie, no jakby był taki wybór, bo byłem wysoki, a w innych sportach, w których gdzieś tam miałem udział, na tamten czas, kiedy zaczynałem, nudziło mnie to i po prostu gdzieś tak się to zdarzyło, że poszedłem w siatkówkę. Na początku nie było tak, że ja jakoś wyglądałem tak, że, nie wiem, że się nadawałem do tego, albo że to będzie, że miałem jakiś obrany cel, że nie wiem, w 2022 roku będę siatkarzem grupy Azoty Zawce Kędzierzyn Koźle. I reprezentacji Polski, bo i reprezentacji to polski Polski. Właśnie, więc to było takie chyba, tak jak inne sporty, to miało być na chwilę. A właśnie jakich innych dyscyplin jeszcze próbowałeś? No byłem, troszkę grałem w szachy. Nawet miałem chyba trzecią kategorię. Dla tych, którzy będą to oglądali i wiedzą, o co chodzi, to właśnie trzecią kategorię miałem. I, no i tam gdzieś na różne zawody jeździłem z zawodnikami, którzy później byli no nawet utytułowani jakoś tam wysoko. No a teraz jakoś do tych szachów, nie wiem, lubisz sobie czasem zagrać, czy bardziej, nie wiem, jak już masz wybór, to karty, planszówki, warcaby, cokolwiek? No zdarza się tak, że gdzieś tam z Marcinem Januszem udało mi się w tym sezonie już zagrać może 2-3 razy w szachy. Poza tym chyba jest jeszcze dwóch naszych fizjoterapeutów klubowych, którzy grają i mamy taką stronę i sobie na stronie gramy, po prostu razem wchodzimy i razem gramy. Czyli masz swoją grupę szachową. Narbi, przechodzimy do czasu licealnego, który spędziłeś w Spale. Wiesz, życie w internacie, wiem na swoim też doświadczeniu, to jest specyficzne życie. Za czym tęsknisz z internatu, a co ci na przykład, tak jak patrzysz teraz w perspektywie dorosłego człowieka, przeszkadzałoby 100 razy bardziej albo już wtedy przeszkadzało? Myślę, że przeszkadzałoby mi to, że nie mam tej swobody, którą mam dzisiaj. I to chyba jedyna rzecz, która gdzieś tam przychodzi mi tak na myśl. Na pewno tęsknię za ludźmi, których tam poznałem i za tym spędzonym czasem i za tą taką, powiedzmy, tym takim młodzieżowym czasem, że właśnie ten czas liceum, taki, gdzie większość moich kolegów, powiedzmy, spoza szkoły spędzała różnie, nie wiem, idąc czasami w jakieś papierosy, może jakieś piwko, może coś tam, to ja siedziałem w szkole i przez 7 dni wchodziłem do szkoły i w tygodniu i trenowałem, więc myślę, że gdybym tak na początek pomyślał, to powiedziałbym, że z jednej strony mogło mi braknąć tego czasu właśnie młodzieżowego, gdzie nie miałem go też w Spale, ale z drugiej strony cieszę się, że go nie miałem, bo może też bym gdzieś tam uciekał w różne inne rzeczy, które na tamten czas na pewno nie były mi potrzebne, a jeśli chodzi o SMS, to polecam każdemu i jeśli będziecie mieli ochotę i szansę uczestnictwa w tej szkole, to zapraszam i polecam Nowa Huba. Tamten czas to przede wszystkim medale juniorskie, jakie zdobywaliście z reprezentacją. Powiedz mi, w twoim przypadku to było Mistrzostwo i Europy i Świata, ale co według Ciebie było siłą Waszej grupy? Bo tych medali w tamtym czasie był naprawdę szereg. No, z mojej perspektywy ja byłem takim dodatkiem do tej grupy, bo byłem rok młodszy i o robocie, nie gadamy o robocie. I gdzieś tam dostałem się do tej grupy w
trakcie trwania liceum. I, no i jakby szansę, którą dostałem od trenera Pawlika, to wtedy chyba wykorzystałem, bo późniejsze sukcesy, które odnosiłem razem z innymi chłopakami, to będę pamiętał na całe życie. No właśnie, bo wiesz, do tej siatkówki seniorskiej z tej grupy młodzieżowej to tak naprawdę przedarłeś się, mówię, w kontekście reprezentacji. Ty, Kuba Kochanowski, Tomek Fornal i kogo jeszcze? Bartkę Folkę pominęłam. Dobrze mówię, nikt tam chyba więcej się tak z chłopaków nie obił. Jak myślisz właśnie, bo były duże nazwiska, był Jakub Ziobrowski, super, super zawodnik, ale jak myślisz, dlaczego wam wyszło, a im jakoś oni zatrzymali się na tym poziomie, no ligowym, jednak reprezentacji się nie obili. Jakie tam miały znaczenie, wiesz? Wydaje mi się, że jakby to powiedział Robert Janowski z programu Jaka to melodia, los szczęścia. Myślę, że wielu zawodów było młodych chłopaków, którzy mieli powiedzmy jakąś tam prognozę na przyszłość i myślę, że często decyduje taki właśnie los szczęścia i myślę, że ten los szczęścia zdecydował, że akurat to powiedzmy... Czy te szczęście do ciebie się uśmiechnęło? No właśnie, tak. Pytanie od kibiców. Wiesz, już seniorska reprezentacja zobowiązuje. Wolisz, jak się mówi do ciebie, na pan czy na ty? Nie, jak ktoś mówi do mnie na pan, to mówię, że na pana to trzeba mieć pieniądze i wygląd, a ja mam tylko wygląd, więc mimo, że ostatnio usłyszałem, jakby dostałem taki komentarz na Instagramie, że przyszedłem do grupy AZT za 450 rocznie za pieniędzmi, więc można powiedzieć, że mógłby ktoś powiedzieć, masz wygląd i pieniądze, ale ja mam tylko wygląd. I lubię, jak ktoś do mnie mówi na Norbert, a nie na pan. Okej, jesteś właśnie, teraz jesteś w Zaksie, jesteś podstawowym zawodnikiem Zaksy na tak młody wiek, gigantyczny sukces. Powiedz mi, gdy też miałeś szczęście do dobrych środkowych, z którymi rywalizowałeś na pozycji, albo od których się mogłeś uczyć, mówię na przykład o Mateuszu Pieńku w Skrze, mówię o Karolu Kłosie. Według ciebie oni ci jakoś pomogli dojrzeć jako środkowy? Czy zupełnie, nie wiem, jakoś z innej strony to patrzysz? Wydaje mi się, że miałem też szczęście do dobrych rozgrywających, jak Dejan Vincic i Grzegorz Łomacz. Miałem też, z perspektywy czasu wiem, że miałem też dobrych trenerów na swojej drodze, szczególnie trenera Roberta Prydla, którego z tego miejsca pozdrawiam. Kiedy zaczynałem swoją grę w lidze, to nie doceniałem za bardzo tego, gdzie byłem. I jako młody chłopak, taki, który też gdzieś tam się jeszcze buntował, to nie doceniałem właśnie obecności trenera Prydla i tego, jak wyglądało moje życie w Radomiu. Dzisiaj wiem, że był to czas, który był niesamowity w moim życiu, za którym tęsknię i gdyby się kiedyś dało, być może... A, nie będę o tym mówił. Więc myślę, że to, że miałem też takich siatkarzy na środku, jak Karol Kłos, jak Mateusz Bieniek, jak... Kubę jeszcze, nie? Miałeś też... Tak, Kubę Kochanowskiego, tak. Jak środkowych, który miałem w Radomiu, Michał Ostrowski, czy Alan Pajęk, czy... czy nie pamiętam, kto tam jeszcze był? No już parę lat, nie? To też na pewno mi dużo dało i szczególnie te dwa sezony w Bełchatowie pokazały mi, że wszystko jest w moich rękach i wszystko zależy ode mnie. Mimo, że były rzeczy, na które nie miałem wpływu, to wiem, że jestem w stanie sięgać wysoko i tylko muszę być skupiony, muszę sfokusowany na swoim celu i po prostu dążyć do tego i robić wszystko to, co trzeba. Okej. Widzisz się w podstawowej szóstce w tym sezonie w kadrze? Takie pytanie. Mocno do przodu od ze strony też kibiców pana. Pomidor. Zostawiasz decyzję Nikoli. Jakby, jeśli będzie trener mnie widział, to będę grał. No, nie pogardzisz. Jeśli nie będzie mnie widział, to też nie będę...
się tym smucił, bo dzisiaj jest 24 marzec? Możliwe. 24 dzień marca. I na ten czas moim głównym celem są najbliższe dwa mecze w Lidze Mistrzów z Jastrzębskim Węglem. Poza tym jeszcze nie ma powołań, więc dopóki nie będzie powołań, to też nie mogę się gdzieś tam zagłębiać w tematy reprezentacji i będę czekał na oficjalne powołania. Okej. Wchodząc do kadry seniorskiej, wszedłeś do takiej i bardzo zżytej, ale i doświadczonej grupy. Jak cię przyjęli ci starsi? No takie pierwsze zderzenie z ikonami. Mam wrażenie, że zostałem przyjęty dobrze, mimo że jestem trudnym chłopakiem i wiem to sam, że jestem takim ciężkim gościem, bo mam swoje zdanie i czasami jakby nie jestem taki, jakby to powiedzieć, jakby mam swoje mądrości do powiedzenia, mam swoje gdzieś tam różne humory i zachowuję się czasami fatalnie. To wiem, że czuję, że jestem przyjęty dobrze i bardzo dziękuję za takie przyjęcie i z tego miejsca w tym wywiadzie wszystkich gorąco pozdrawiam i dziękuję. No Michał Kubiak też byczku cię pozdrawia, bo też jak była akcja, żeby zadał ci pytanie nie zadał, ale pozdrowił, więc... Pozdrawiam Michała Kubiaka. Po japońsku wiem tylko konnichiwa. Norbi, skąd się wziął pomysł na numer 99? Też często się przewijało pytanie ze strony kibiców. Skąd? No nie wiem, kiedyś tam gdzieś wywiad dałem, że w NHL grał kiedyś taki zawodnik, nazywał się Wayne Gerecki i był bardzo dobry i zastrzelili mu numer, już nikt nie może grać i po prostu stwierdziłem, że w siatkówce nie ma takiego numeru, który jest zastrzeżony i może to mój będzie zastrzeżony, więc to był taki tak pół żartem, pół serio. No nie wiem, mógłbym grać z każdym innym numerem, tylko nie 60. Czemu nie 60? Bo moi koledzy z szatni w kędzierzy nie wiedzą dlaczego i też ich pozdrawiam z tego miejsca, jak będą to oglądać, więc z tym numerem nie mógłbym grać. Nie uchylisz nam rąbka tajemnicy? Nie mogę, to takie... Inside joke'i. No, taka sytuacja z szatni gdzieś tam. Jakby nie sytuacja, tylko po prostu taka żartobliwe wtrącenie do wywiadu. No dobrze, no to zostajemy z tą tajemniczą 60. A co tam u Chłopcia i Chłapcia? Był taki dziennikarski duet. Cześć, witajcie kochani. Przed wami znowu wasz ukochany duet Chłopcio Chłapcio. No był, jakby w sumie można powiedzieć cały czas jest, bo nic się nie skończyło, po prostu kiedyś tam gdzieś, nie wiem, komuś chyba powiedziałem, że cały czas szukamy partnerów takich ze sprzętem, w sensie gdzieś tam kamery, jakieś mikrofony, jakieś różne inne rzeczy, więc jak to będzie, to myślę, że coś ruszy, także z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich do współpracy z niepowtarzalną i jedyną na rynku marką Chłopcio Chłapcio. Direct message Instagram. Direct message Instagram, zapraszam do kontaktu. Jak coś będzie się działo i będą zainteresowani współpracą, to na pewno ruszymy z kopyta i pozdrawiam do każdej kamery. Którzy wspierają Chłopcio Chłapcio i pamiętają ten niesamowity duet dziennikarski. No właśnie, a powiedz, wolisz być tym, który zadaje pytania czy odpowiada w duecie, patrząc na ten duet Chłopcio Chłapcio? Patrząc na ten duet, to tylko chyba ja zadawałem i on zadawał, więc... No tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, wystąpiłeś tam jednak bardziej jako dziennikarz wtedy, nie osoba odpowiadająca. Zazwyczaj jednak, wiesz, w mikzonie jesteś po drugiej stronie. No, w momencie, w którym byliśmy... Dziennikarzami. Nie bójmy się tego słowa. Dokładnie. To myślę, że tak... Fajnie jest być tym dziennikarzem, ale...
trudno być na pewno rzetelnym dziennikarzem, który... A, nie chcę się o tym mówić. Rzetelny dziennikarz wypełnia temat. Niełatwa praca, niełatwa. Dokładnie. I na pewno w tamtym momencie trudno było znaleźć gdzieś pytania, bo gdzieś tam, pamiętam, przyjechaliśmy, to było na kwalifikacjach do Igrzysk w Gdańsku. Pamiętam, że to był dla nas naprawdę ciężkie 3 dni, bo gdzieś tam te pytania, gdzieś tam chodziliśmy w tym mid-zone, mhm. To było takie nowe, ale ciekawe. Fajne doświadczenie i ciekawe. No, trenerem reprezentacji Polski, a nie ja. Mam nadzieję, że zawsze będziesz o tym pamiętał. Dziękujemy za rozmowę. To w takim razie kończąc, gdyby nie siatkówka, to co innego? Czy jednak taka jakaś medialna... Ostatnio tak stwierdziłem, że gdyby nie siatkówka, to chciałbym być policjantem, bo zatrzymywałbym piękne kobiety i brał od nich numer telefonu. Też direct message Instagram. To może to nie direct message Instagram, ale zapraszam na najlepszego Instagrama na świecie, Noba Huba, Noba Podłoga Huby A. Można tam zobaczyć wiele niesamowitych zdjęć, najlepsze i cudowne relacje ze świata sportu, polityki, ze świata prywatnego, z życia prywatnego, no, z każdej dziedziny, jaką chcecie, to zobaczycie tam wkrótce. Więcej? Nie wiem. Wkrótce dobijemy do 18 200 obserwatorów nareszcie, także wiecie co robić, lajkujcie, followujcie. Myślę, że chciałbym też oprócz tego bycia policjantem, być osobą, która jest mniej rozpoznawalna, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy są mało rozpoznawalni, mogą więcej, ponieważ mogą swobodnie iść na miasto, wypić jedno, dwa piwka i po prostu cieszyć się życiem, a osoby rozpoznawalne, jak wypiją to jedno, dwa piwka, to od razu robią się różne domysły i sytuacje, które być nie powinny, bo jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy tacy sami jak... Wszyscy jesteśmy tacy sami i powinniśmy mieć wszyscy takie same prawa. Pięknie. I tym kończymy. Dziękuję pięknie. Zapraszamy na Noba Huba. Dziękuję. Noba Huba, Instagram, wiecie co robić. Dajcie follow, napiszcie, że jesteście z tego wywiadu, a ja polubię i... I lecimy. I lecimy z tym, au.